Tonący brzytwy się chwyta. Rzucają się na coś, co daje im poczucie bezpieczeństwa, a w rzeczywistości jestem gwoździem do trumny. Dlatego, jeżeli dokładnie teraz coś w Twoim życiu odchodzi, coś się blokuje, coś się hamuje, a tego nowego jeszcze nie widać, zastanów się, czy czasem nie jesteś jak ten tonący, który brzytwę się chwyta, który próbuje za wszelką cenę się ratować, idąc jakimiś starymi metodami z przyzwyczajenia według utartych wzorów, tą ścieżką, którą znasz. A ta ścieżka może kończy się w przepaści. Bardzo trudne spotkanie dzisiaj, bo tematy, które poruszają do głębi, szczególnie jeżeli dokładnie teraz coś takiego dzieje się w Twoim życiu. Może odchodzi miłość, może odchodzą finanse, zaczyna brakować na życie, nie wiadomo jak dalej. Ukochana osoba odchodzi, zostajesz sama, zostajesz sam. A może ktoś z Twoich bliskich Ci osób odchodzi i zostajesz sama i sam. Może odchodzi na zawsze. Rodzice, przyjaciele, znajomi. A może po prostu Wasze drogi się rozchodzą na jakiś czas. Może pojawiają się problemy, bariery, przeszkody i masz wrażenie, że stoisz w miejscu lub cofasz się w tył. To wtedy najważniejsze jest, by nie działać pod wpływem strachu i paniki. I zawsze każdą decyzję przemyśleć 10 razy, czy czasem nie jestem jak tonący, który brzytwy się chwyta. Są różne wyjścia. Z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Często jednak wybieramy te, które znamy, zamiast otworzyć się na te nowe, na zupełnie nowe. A te stare, utarte ścieżki mogą kończyć się w przepaści. Trzeba wybrać nową drogę, może nieznaną, może pójść na ryzyko. I ta droga będzie właściwa, bo ta utarta ścieżka prowadzi cię w dół. Czasami jacyś znajomi, przyjaciele, kontrahenci, klienci, dostawcy odchodzą. I w tym momencie jest to takie wszechobecne, jak wielu ludzi handlowało towarami z Chin czy spoza Unii Europejskiej. Od 1 lipca weszły ograniczenia, gdzie na każdy taki towar kupiony poza Unią Europejską trzeba zapłacić dodatkowe cło, dodatkowe podatki. I nagle te drogi się zamykają. I w tej panice można podjąć niewłaściwe decyzje. Można chwytać się jak ten tonący brzytwę i spaść jeszcze niżej. Wielu ludzi dokładnie teraz, gdy pojawiają się te blokady, bariery, wszystko nagle się zamyka. Nowe wersje tego samego, starego się pojawiają, by jeszcze bardziej ograniczyć naszą wolność. Wielu ludzi, jak tonący, brzytwy się chwyta. Czy przyjmuje znamię bestii, myśląc, że to pomoże? Czy też decyduje się na jakieś stare, utarte metody i idzie w niewłaściwym kierunku? W strachu i w panice.